Dobry wieczór, letnio. Tak właśnie sobie podróżuję, a że dodałem filmik, właściwie bajki, które znalazłem w czołościach internetu, które według mnie doskonale opisują, pokazują, obrazują jakby to, co mi się przydarzyło, to chciałbym dodać taki komentarz drobny do tych bajeczek, które mam nadzieję posłużą komuś i ktoś będzie mógł bardziej przybliżyć sobie jakby połączenia. Mianowicie chciałbym powiedzieć, że pokazać taką, w jaki sposób ustrzec się, bo jeżeli mamy świadomość tego, skąd pochodzimy i ta świadomość na przykład otwarta jest na to, co pokazuje ten filmik, że gdzieś tam mamy swój dom przy połączeniu z boskością, czyli skąd przychodzimy, jesteśmy prowadzeni w tym życiu i przychodzimy tutaj, żeby doświadczać lekcji duszy, ale też doświadczać karmicznych zdarzeń, czyli tych zdarzeń, które biorą się z konsekwencji naszych wyborów lub niewyborów, ale także z konsekwencji wyborów lub niewyborów, których dokonali, czyli w konsekwencji tak wyborów, których dokonali nasi przodkowie, ponieważ tutaj z jednej strony przychodzi doświadczać ta dusza po te lekcje, a z drugiej strony mamy zapisy w ciałach, które przekazują nam rodzice w genach, w postaci traum, które zapisały nam doświadczenia jakieś, na przykład trauma straty. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy zapis w ciele traumy straty z poprzednich wcieleń naszych rodziców w tym ciele i przychodzi dusza tutaj, żeby podoświadczać bogactwa. Mamy takie zderzenie dwóch światów. Z jednej strony dusza pragnie doświadczać bogactwa, z drugiej strony ciało doświadczało straty, więc będzie szło, dopóki nie rozkodujemy tej traumy, mechanizmem straty. I to życie będzie mniej więcej wyglądało tak, że już wszystko wygląda wspaniale. Już tu niby jest w ogródeczku, wita się z gąską, już jest bogaty i nagle bum, coś się wydarza i wszystko, co było, zostało stracone. Inna dusza przychodzi doświadczać radości, jeżeli jedna inna dusza przychodzi doświadczać smutku, stąd też jest wiele różnych światów. Każda dusza i każdy człowiek, czyli dusza w połączeniu z ciałem, tworzy swój odrębny wszechświat, do którego przyłączają się albo nie przyłączają się ludzie, czyli mamy rodzinę, która tworzy pewien ekosystem, jakby pewien wszechświat. Większą formą jest na przykład firma, jakieś skupisko innych ludzi jest jeszcze większą formą. Każdy osobno tworzący wszechświat dokłada cegiełkę do tego wspólnego wszechświata. I tak tworzy się nasza rzeczywistość. Chciałem powiedzieć, że gdzieś znalazłem informację, że jest taki superkomputer kwantowy, którego gdybyśmy zaprzęgli do pracy, a właściwie podobno on jest tak zaprzęgnięty do takiej pracy, to on mógłby wytworzyć nieskończoną ilość wieloświatów wirtualnych. Czyli takich przestrzeni, w jakich my żyjemy. Miasteczek, miast, rodzin, skupisk i tak dalej, i tak dalej. I poniekąd tak trochę się dzieje taka rywalizacja pomiędzy naszą inteligencją, która jest połączona z boskim Wi-Fi, jak to ładnie paprodziad, no wspaniała metafora, którą to paprodziad użył. Wodka, pozdrawiam serdecznie. Czyli konkurujemy pomiędzy, świadomość konkuruje pomiędzy właśnie tym boskim połączeniem, a tym połączeniem, które nam proponuje technologia poprzez sieć internetową, poprzez Wi-Fi, poprzez urządzenia. I tak na przykład intuicja nam podpowiada przekazy z góry, czyli taki, dostajemy takie sugestie, podpowiedzi, co mamy robić, ażeby realizować swoją ścieżkę duszy, abyśmy rozkodowywali programy i szli za tym, po co dusza tutaj przyszła, czyli za tym doświadczeniem, które dusza przyszła tutaj doświadczać. A z drugiej strony mamy na przykład taki smartfon, telefon, bądź też krzyczące reklamy. Pójdź do kina na film, zrób to, zrób tamto, kup sobie taką tabletkę, zjedz to lub zjedz tamto, weź to, kup takie ubranie, miej taki samochód, poleć na wakacje. I zobaczcie, poprzez właśnie mnogość propozycji, które są do nas podsyłane, one są czasem podsyłane przez samą sztuczną inteligencję, ale tak naprawdę to je produkują ludzie.
którzy wrzucają ją do sztucznej inteligencji, która jest tylko nośnikiem do tego, aby nam wzbudzić poprzez emocje myśli i zaindukować taki proces, który będzie nas zbliżał do tego, co nam podsyła poprzez sztuczną inteligencję drugi człowiek. Czyli na przykład, jeśli dostarczymy sobie do głowy reklamę, no to usłyszymy ją z telefonu lub z radia lub z telewizji, no, odczytamy z reklam, które są umieszczane na budynkach, to możemy świadomie lub nieświadomie wybrać, że pójdziemy zrealizować to, co proszą w reklamie. Zajedź na stację, wymień pół tyle nagrody, na przykład. No i mogę to zrobić. Jeśli jestem świadomy, to mogę to zrobić świadomie, ale jeśli nie jestem świadomy, to słysząc taki komunikat, zrobię to automatycznie. Po prostu pojadę. I nie wiem, po co, nie wiem jak. I teraz chciałbym zachęcić do tego, ażeby przy okazji oglądania tej bajeczki, tego filmiku, porozglądać się po swojej przestrzeni, bo każdy z nas kreuje. Ja jestem częścią ciebie, a właściwie cząstką was, i wy jesteście cząstką nas. I ty jesteś cząstką nas, i ona jest cząstką nas, ja jestem cząstką ich. No, jakby wszyscy jesteśmy jedno. Tworzymy tę jedną aglomerację, taką ogólną. I ja nadaję z tej strony dziś, ty odbierasz to z tamtej strony, i albo to z tobą w jakiś sposób, co mówię, zarezonuje i pomyślisz jakby w moim kierunku, tworząc jakby nasz wspólny wszechświat. Albo zupełnie to z tobą nie zarezonuje i pójdziesz swoją drogą, będziesz kreować swoje życie. Niemniej, bez względu na to, jak kreujesz, co kreujesz, to zachęcam do tego, żeby ta kreacja była kreacją taką w miłości, żeby zastanowić się, co chcesz osiągnąć, jakby, jeśli chodzi o emocje, jakie chcesz wzbudzić emocje poprzez to, co robisz, lub jakie emocje wzbudzasz u ludzi w otoczeniu, w których jesteś, czyli na przykład u ludzi najbliższych, swoim działaniem, poprzez tego awatara cielesnego, w którym jest osadzona ta dusza, która przyszła doświadczać. Dusza przyszła doświadczać, awatar ma w sobie traumy pozapisywane od rodziców, więc czasem to idzie nie w parze z tym, po co przyszła dusza. No i właśnie po to są te zapisy w datach, z których można wyczytać programy, z jakimi przyszła dusza. I po to są zapisy traum w ciałach, które można rozpoznać na przykład obserwując swoje ciało i swoje dolegliwości, abyśmy my świadomą kreacją, czyli mając świadomość tego, że aha, to zależy od tego, to ma wpływ na to, jak zrobię to, to będzie to, jak zrobię to, to będzie tamto, abyśmy mogli kreować właśnie świadomie, bardziej świadomie, coraz bardziej świadomie, czyli będąc w tu i teraz, siedząc sobie za kierownicą samochodu. Ja teraz jestem kierowcą. Pójdę do domu, będę tworzył rodzinę, to będę wtedy mężem na przykład, lub ojcem, lub partnerem. Idąc do pracy, będąc tam 7-8 godzin, pracując w tej pracy, będę pracował nad projektem, będę pracownikiem, dyrektorem, zarządzającym, obojętnie. Pracując z klientami, będę akurat w tym momencie coachem na przykład. I chodzi o to, żeby te kreacje w tu i teraz były jak najbardziej zadowalające ciebie i twoje otoczenie. Bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie coraz bardziej świadomie kreować tą rzeczywistość taką, jaka będzie nam sprzyjać, w której nie będzie wojen, których nie chcesz, nie? W których będzie radość, której chcesz, której będzie pełnia, w której chcesz, w której po prostu będziesz robić to, co czujesz, to, co jest w zgodzie z tobą i z twoją duszą. No i poprzez to będziesz kreował swój świat, dzięki czemu cały nasz świat będzie stawał się coraz bardziej kolorowy. No i kreując smutek, przyczyniasz się do tego, że kolory szarzeją na przykład, nie? Kreując radość, przyczyniasz się do tego, że kolory stają się jeszcze bardziej żywe. Współkreując z innymi uczestnikami w jakimś kierunku, kreujemy tego więcej. To jest po prostu niesamowity film i tak po prostu podekscytowany jestem, bo no, nie raz miałem jakiś taki pomysł, żeby, jeśli bym umiał, właśnie kto to mówi, to ja, i mówię tak ja, ale tak naprawdę jak i ja, to dusza przemawia. I mam nadzieję, że twoja dusza to rozumie. Niemniej, gdyby moje ciało miało na tyle umiejętności, żeby opisać wszelkie sceny i wyreżyserować taki filmik, to ja właśnie miałem kilka takich podpowiedzi na takie właśnie przedstawienie rzeczywistości.
i kreacji, jak ona się odbywa. Dobra, filmik już ma 10 minut. To też moja kreacja teraz w muzykę w tym kierunku zmierza, a żeby podobny opis teraz przerzucić na jakąś muzykę, no bardzo jestem ciekawy, czy to się uda. Ale trudności są. Pomimo, że też bardzo chcę. Dobra, przyjemnego popołudnia i fajnego weekendu. Pa!